tej chwili 12:45. Od 35 minut jest grupa gołębi 7, tych tak zwanych słabszych. No i wchodzą w zakrycie właśnie już po prostu w tej chwili. Mamy zoom 1040, żeby je obserwować. I takie wielkie powiększenie jest, prawie maksymalny zoom. Ja już gołym okiem to tych gołębi nie widzę. No i pomimo, że jest to słabsza tak zwana grupa, proszę bardzo, wśród nich jest biała, taki warszkopek z czarnymi piórkami w ogonie, taki warszkopek z ciemną całą główką, czarny czubaty białolot, siwy czubaty i brat czarnokrasego, taki siwy. Także pięknie gołębie na bardzo wysokim pułapie, idealnie w zenicie. No i gołębie schodzą do lądowania i zeszło ich z góry 5. I tam, kiedy były w zakryciu, 5 gołębi szybko z tego zakrycia wyszło z powrotem. I nie ma siwka brata czarnokrasego i nie ma białego. Wrócił warszkop z ciemnymi piórkami w ogonie, warszkop z ciemną główką, czarny czubaty białolot i siwy białolot. Jest godzina 12:56, 40 minut trwał ten lot. No i czekamy teraz na kolejne dwa gołębie, które stamtąd nie wróciły po tak krótkim locie. Więc po godzinie lotu wypatrzyłem, jak schodzi z góry siwy brat tego czarnokrasego z tego samego gniazda, czyli brakuje jeszcze białego gołębia. Siwy obniża lot. Pewnie niedługo wyląduje. Także siwy będzie teraz już pewnie za chwileczkę lądował. Już ładnie teraz obniża. Już jest nad gołębnikiem. Powinien zaraz usiąść. Nie wiem, co się stało z białym. A miałem wrażenie, że u góry jakiś sokół lata. Nie mogłem go za pomocą obiektywu kamery namierzyć. Będę jeszcze próbował, może się go uda wypatrzeć. No, siwek jeszcze się buja. No, tak już mnie tu zwodzi. On miał wyrwany ogon. Tak, nie był eksploatowany w locie. Ale już ten ogon pięknie odbudował, chociaż tam jeszcze ma problem, bo wczoraj tam oglądałem, taką pałkę miał. Chciałem troszkę poskrobać, od razu się sterówka wyrwała, także jest siweczek na gołębniku. Jest godzina, nie mogę ostrości nastawić, albo tak słońce mi przebija. Jest 13:15, czyli godzinę i 5 minut go nie było. No i widzę, że chyba nie mam dobrej ostrości na tym manualnym fokusie. Troszeczkę zdejmiemy może. O. Kurczę, ucieka. A teraz jest ostrość.
No nie jest zmęczony, spokojnie. I godzinę. No to słońce tak razi. Cienkiej wskazówki nie widać. Przynajmniej ja jej nie widzę na tym małym podglądzie. Maksymalne zbliżenie, już bliżej nie podjadę. Drży mi obiektyw w ręku.